Witam Was serdecznie na moim kanale, ja nazywam się Bartosz Andruszko i w dzisiejszym filmie będę chciał opowiedzieć Ci w jaki sposób poznać siebie, w jaki sposób poznać siebie na nowo i tą wiedzę o sobie samym, którą intuicyjnie wiesz, swoje dobre, słabe strony, ale nie potrafisz tego do końca nazwać. Dlatego w dzisiejszym filmie opowiem Ci o darmowym teście, który... Pozwoli ci nazwać siebie na nowo, pozwoli ci utożsamiać się z sobą samym, potwierdzić w czym jesteś dobry, potwierdzić w tym w czym jesteś trochę gorszy i o czym możesz chwilowo zapomnieć, ale najważniejsze, żeby wzmacniać i być coraz lepszy w tym. W Czym już jesteś dobry, żeby się wyłonić, żeby stać się specjalistą w danej dziedzinie, odnaleźć pracę, w której będziesz dobrze się czuł, budować związki, które będą dla Ciebie dobre, w których będziesz się czuł swobodnie, będzie to naturalne i wiele więcej. Dlatego, jeżeli interesują Cię takie filmy, subskrybuj mój kanał, dołącz do społeczności, która buduje swoją świadomość. Na tym kanale także znajdziesz dużo wiedzy na temat e, kryptowalut, na temat e, sprzedaży online, motywacji, rozwój osobisty. Jest to taki kombajn informacyjny, który pozwala mi i osobom, które e, uczą się razem ze mną tutaj na tym kanale, zdobywać pewność siebie, zdobywać umiejętności sprzedażowe i dużo edukacji, która pozwala nam iść do przodu. Dlatego, jeżeli lubisz takie filmy, lubisz taką tematykę, to Zasubskrybuj ten kanał, wciśnij dzwoneczek, napisz komentarz. W linkach poniżej znajdziesz wiele wiedzy, która pomoże ci darmowej wiedzy ruszyć. Oraz zapraszam cię na stronę bartoszandruszko.pl, gdzie znajdziesz wiele kursów i szkoleń, które pomogą ci ruszyć w świat i zacząć swoją edukację. Teraz, już nie przedłużając, przejdźmy na stronę, o której właśnie ci. Mówiłem. Zobacz, tutaj masz tą stronę, która będzie ci potrzebna, aby tutaj przejść i wypełnić ten test osobowościowy. Tutaj możesz tak sobie zobaczyć typy osobowości: jakie są architekt, logik, dowódca, dyskutant, dyplomaci. Jest ich właśnie 16. Możesz później sobie wejść i poczytać o nich, ale dopiero wtedy, kiedy dowiesz się kim ty jesteś tak naprawdę możesz także testować zespoły zrozum swój zespół przekształć spostrzeżenia w działanie zrozum siebie ale nas będzie interesował właśnie ten darmowy test osobowości, który pokaże, wykaże kim jesteś, na co zwrócić uwagę, jakie masz dobre strony, jakie masz słabe strony. Tu w większości to jest darmowe, jednak na końcu będziesz miał też wersję poszerzoną, gdzie za 19 zł możesz ją wykupić, ale to nie jest konieczne. Tutaj teraz y, musisz przejść przez pytania. Ja. Tą wersję, swoją wersję przyspieszę po to, żebyśmy się spotkali na końcu, ale ty możesz spokojnie spauzować ten film i przejdziemy, albo z, po tym filmie przejdziesz sobie to ten test, albo możesz także w trakcie, pauzując i, i robiąc, a później razem ze mną analizując to, co wyjdzie u Ciebie. Ja przeanalizuję o, oczywiście swój, więc ja już. Przyspieszam, a ty przechodź do rozwiązywania swojego zadania. Tu jesteśmy teraz w momencie, gdzie dostałem wynik swojego testu. Ja, moja osobowość to pośrednik. Tutaj mogę tylko pokrótce wam przedstawić, jakie cechy ma pośrednik. Czyli posiadasz bogaty świat wewnętrzny, pełen wyobraźni, empatii i idealizmu. Twoja Twoja współczująca natura i głęboko zakorzenione pragnienie zrozumienia ludzkiego doświadczenia czynią cię naturalnym powiernikiem i źródłem wsparcia dla otaczających cię osób. Podchodzisz do życia z uczuciem zachwytu, zawsze poszukując sensu i autentyczności w swoich doświadczeniach i relacjach. Twoja kreatywność jest niewyczerpanym źródłem inspiracji, często przejawiającym się w unikalnych pomysłach i innowacyjnych rozwiązaniach złożonych problemów. Nie będę was zanudzał tym czytaniem. Możecie sobie sami to poczytać. Zobacz, tutaj jest taka fajna, sympatyczna grafika. Tutaj masz wtedy cechy osobowości. Introwertyk, 60%, czyli bardziej introwertyk. 71%, czyli bardziej intuicyjny, uczuciowy, poszukujący i asertywny, czujny. Tutaj jest w połowie. Twoja introspekcyjna natura skłania cię do ciągłego badania własnych myśli, uczuć i wartości, twoja ścieżka kariery. W życiu zawodowym kieruje tobą głęboko zakorzeniona potrzeba sensu i celu, rozwijasz się w środowiskach, które pozwalają ci wyrażać swoją kreatywność, pomagać innym, pozostawać wiernym swoim wartościom. Nie wiem, czy będziecie zgodni, czy nie. Ja jestem na pewno. Pytam po tym, jak wy rozwiązaliście swoje testy, ja można powiedzieć, bo ja już to czytam po raz któryś. Ja zgadzam się w 90% z wszystkim, co tu jest. To nie są karty Tarota, to nie są jakieś zmyślone rzeczy. To jest wszystko według Twoich odpowiedzi. Czy będziesz. Mówił to serio, tak jak Tobie podpowiada rozum, czy będziesz udawać i, i omijać te właściwe odpowiedzi, to już jest temat do Ciebie, ale ja odpowiadałem tak jak uważam i jak sądzę, zbytnio jakby nie zastanawiając się nad odpowiedziami, i wszystko co tu jest, naprawdę celuje we mnie. Ja jestem taki jak tu jest napisane, czyli lubię kreatywne tematy, lubię dzielić się wiedzą, właśnie dzięki temu powstał ten kanał, ta wiedza, którą przekazuję jest naturalnie oddawana, tutaj nie ma, jakiegoś, ma jakichś manipulacji, jakichś rozmyślnych scenariuszy, tylko to co mnie interesuje, to co rozwijam w danym temacie, w tym też także dzielę się i tworzę e, właśnie treści na ten kanał. Twoje wyzwania polegają na znalezieniu kariery, która nie tylko jest zgodna z Twoimi wartościami, ale także zapewnia elastyczność i autonomię, których pragniesz, pozwalając Ci wywierać znaczący wpływ przy zachowaniu wierności siebie. Wpływowe cechy i tutaj widzisz, masz uzyskać dostęp dodatkowo perfekcjonizm, ambicja, motywacja, chęć powodzenia, Twoje mocne strony, czyli kre kreatywny wizerunek. Kreatywny wizjoner, przepraszam, profesjonalista, kierowany wartościami, empatyczny współpracownik, elastyczny rozwiązywacz problemów. Twoje słabe strony, idealistyczne oczekiwania, unikający konfliktów, perfekcjonista, wrażliwy na krytykę. Twój rozwój osobisty, wpływowe cechy kolejne, dodatkowo płatne. I tutaj znowu masz pozytywy, negatywy, twoje relacje, mocne i słabe strony. Twoja historia się jeszcze nie skończyła, widzisz? Tutaj za 19 zł możesz odblokować kolejne mm, elementy tej, można powiedzieć, układanki. Tutaj w trochę taki humorystyczny sposób, ale nie tylko, pokazani są znani pośrednicy, czyli Tolkien, William Shakespeare, Björk, Alicia Keys yy, i jeszcze inni, nie wszystkich znam, Julia Roberts. Johnny Depp. Tutaj są jakieś z filmów. To już nie ma znaczenia. Więc powiem ci, że to jest naprawdę dobry temat, aby zacząć swoją przygodę, jeżeli chciałbyś zmienić coś w swoim życiu, chciałbyś, chciałabyś zyskać pewność siebie zyskać jakąś wiedzę, która pozwoli ci się otworzyć pozwoli ci się otworzyć na ludzi, potworzyć na jeżeli szukasz na przykład pracy, jeżeli szukasz związków, jeżeli chciałbyś się czuć pewnie, swobodnie, iść naprzód, nie wstydzić się ludzi, rozwijać swoje pasje, nie bać się tego, otworzyć kanał na YouTubie, robić coś kreatywnego, coś co ciebie bawi, nawet jeżeli to będzie szydełkowanie czy cokolwiek, co jest dla Ciebie frajdą, to dobry start, początek to jest poznanie siebie. Poznanie trochę matematyczne tego, co lubisz, tego, czego nie lubisz, jakim typem osobowości jesteś, czy introwertykiem, ekstrawertykiem, intuicja, realizm, uczucia, analityka, planowanie, poszukiwanie, asertywny, czujny, to wszystko popcha cię do przodu. Wejdź sobie na tą stronę, link dam Tobie poniżej filmu i przeprowadź taki krótki test. Ten te test ja te pytania już któryś raz. E, czytam i, i znam już odpowiedzi, jakie wcześniej dawałem, więc e, mi to zajęło kilka minut, ale dajmy na to 10-15 minut, ciebie nie zbawi, a będziesz mógł e, zacząć drogę ku. Poznawaniu siebie i budowaniu swojej nowej rzeczywistości, nowego życia, lepszego życia, gdzie czujesz się swobodnie, nie masz lęków, gdzie nie obawiasz się, co będzie jutro, tylko idziesz z podniesioną głową i. Szukasz pozytywów w swoim życiu i takich też ludzi zaczniesz przyciągać. Jeżeli takie treści Ci się podobają, napisz w komentarzu, o czym jeszcze chciałbyś opowiedzieć, jakie masz tematy, jakie propozycje filmów, które mógłbym nagrać, ponieważ ja bardzo cieszę się, kiedy mogę coś dla Was nagrywać, to co mnie bawi, to, co czym ja się interesuję i, i co jakby buduje mój każdy nowy dzień. Jeżeli coś dla Was jest interesujące, o czym chcielibyście, moją opinię, moje jakieś wiedzę, Znać, to bardzo serdecznie w to wchodzę, czyli piście na dole w komentarzu. Jeszcze raz prośba o subskrybowanie, wciśnięcie dzwoneczka, da, daj lajka, like, aby YouTube dzielił się tą wiedzą z jak największą liczbą osób. A za dzisiaj Ci serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że to były tylko same konkrety. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.